Yo, siemanko, z tej strony Witam i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w SimsCrafcie i jest to kolejny odcineczek z nowego sezonu właśnie SimsCrafta. I dzisiaj, słuchajcie, będziemy robili trolla na Belli. Oczywiście, bo dawno nie było, słuchajcie, więc nie może być tak łatwo. Jestem właśnie przed jej domkiem, słuchajcie, ona zbudowała sobie taki domek właśnie, zobaczcie, tak to wygląda. Jest tutaj napisane dom Belli uśmieszek. Bardzo duży domek sobie zbudowała z tego, co widziałem, słuchajcie. No jest przeogromny, zobaczcie, jaki to jest wielki dom. Ja nie wiem, co ona tutaj będzie robiła, słuchajcie, ale ten dom jest gigantyczny. No nic, i dzisiaj, słuchajcie, strolujemy jej z tym domkiem właśnie. Na początku usuniemy ten domek i zrobimy tak, że będzie odwrotny, słuchajcie, będzie odwrócony, czyli będzie do góry nogami ten domek. Ogólnie myślę, że to będzie mega śmieszne, słuchajcie, zobaczymy na końcu, jak Bella na to zareaguje. Więc oglądajcie filmik do końca, jeżeli chcecie zobaczyć reakcję Belli. A teraz pokażę wam prosty sposób, jak zrobić, żeby domek w Minecrafcie się odwrócił. Bierzecie telefon, jeżeli oglądacie filmik na telefonie, to bierzecie telefon. Jeżeli na komputerze, to bierzecie monitor, słuchajcie, czyli bierzecie go tak i odwracacie po prostu. Nie, no żartuję, słuchajcie. Normalnie zbudujemy odwrócony domek dla Belli, ale ten sposób też by zadziałał, jakbyście tak zrobili. Ale dzisiaj zajmiemy się budowaniem właśnie odwróconego domku dla Belli. Słuchajcie, jeżeli ten film wam się spodoba, zostawiajcie łapeczki do góry. Fajnie, jeżeli będzie 10 tysięcy łap do góry. Subskrybujcie mój kanał, wpadajcie też na vitoshop.pl po takie epickie bluzy na przykład. Dziękujemy wam za wszystkie lajki i wszystkie komentarze pod ostatnimi filmami z SimsCrafta. Jest bardzo dużo propozycji nazwy wioski, ale ja myślę, że zrobimy live, słuchajcie, na którym właśnie zrobimy ankietę i tam wybierzemy właśnie nazwę dla tej wioski, więc wy zadecydujecie, słuchajcie, jak będzie nazywała się ta nasza wioska tutaj w SimsCrafcie. Ale teraz, słuchajcie, zabieramy się za robotę, bo to jest bardzo ważne. Musimy otworzyć sobie serwer tylko, bo zapomniałem to zrobić, żeby Bella później mogła dołączyć. No i słuchajcie, tutaj potrzebujemy drewnianej siekierki ogólnie, żeby skorzystać sobie z World Edita. I słuchajcie, ja myślę, że po prostu usuniemy ten Belli domek jakoś i w sumie później go wkleimy najwyżej tutaj, żeby, wiecie, żeby nie było tak, że całkowicie usunąłem ten domek, bo to będzie troszeczkę, no, nieładne z mojej strony. Ale strollować ją trzeba, słuchajcie, strollować ją trzeba koniecznie. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj, to jest mój domek ogólnie, jak widzicie. Sobie wykończyłem już go praktycznie całego. Zobaczcie, tak to wygląda. Okej, mamy coś takiego. Pięknie to wygląda, zobaczcie. Tutaj mamy z zewnątrz już ogarnięte wszystko. Tutaj też jest ogarnięte ogólnie. Z tyłu też jest ogarnięte. Tylko rusztowanie muszę tutaj poniszczyć i tu jeszcze okno zrobić. No i tutaj wygląda to tak. Tutaj będę miał taras, słuchajcie, dajcie znać, jak podobał wam się ten mój domek. Mi się podoba bardzo, słuchajcie. Dawno nie miałem tak fajnego domku tutaj w Minecrafcie. No i słuchajcie, tutaj będę miał jakiś salon. Tutaj mam to w ten sposób rozwiązane, tutaj coś będę miał jeszcze. No i mamy wejście na górę drabinkami, słuchajcie, bo wydaje mi się, że to było najlepsze rozwiązanie. Tutaj właśnie będę miał taras na widok na domek Belli, słuchajcie. A tutaj będę miał sypialnię, już nawet łóżka mam wstawione, także jest mega, mega spoczko, słuchajcie. Dobra, gdzieś miałem jedzenie tutaj przy sobie, okej, mamy. Dobra, musimy zrobić siekierkę drewnianą, słuchajcie, to jest najważniejsze. I później spróbujemy ogólnie, słuchajcie, przekopiować jej ten domek. Zobaczymy, czy nam się to uda zrobić, słuchajcie. Czyli skopiujemy go sobie i później go wkleimy jak coś. Mam nadzieję, że to się uda, słuchajcie, zrobić, bo jak nie, no to będzie ciężko, bo zniszczę jej domek po prostu. Dobra, ale da się zaznaczyć tutaj, okej. I teraz muszę to zrobić dosyć wysoko. I słuchajcie, skopiujemy go po prostu, a później go wkleimy, tylko czekajcie, jak ja zrobię nie kopii, tylko zrobimy, słuchajcie, cut, czyli wytniemy go sobie. Mam nadzieję, że to też zadziała. Wycięcie takiego domku. Dobra, jeszcze wyżej. Jak nie, to będziemy jej odbudowywać go. No trudno, słuchajcie, ale trolla muszę dzisiaj zrobić. Nie ma opcji, że nie. Dobra, tu mamy siekierkę i pyk, zaznaczamy, dobra. I teraz zrobimy cut. Czekajcie, cut, będzie dobrze? Dobra, wyciąłem. I słuchajcie, czy ja mogę go wkleić gdzieś? Sprawdźmy, słuchajcie, czy działa wklejanie. Jak coś, to zrobimy undo i będziemy mogli to wycofać, więc musimy to przetestować teraz. Zrobimy paste. Paste. Oh my god, gdzie to się wkleiło? Undo. Okej, dobra, dziwne rzeczy tu się wydarzyły, ale spoko. Działa, słuchajcie, wklejanie, więc wkleimy jej ten domek.
Tylko będę musiał dobrze to wycyrklować, słuchajcie, żeby dobrze go tutaj wkleić. Ale dobra, na razie domek jest usunięty, więc jest dobrze. I teraz zajmiemy się budowaniem właśnie odwróconego domku, słuchajcie, tutaj w Minecrafcie. To nie będzie takie easy, ale spróbujemy to zrobić. Mam nadzieję, że mi się uda. Potrzebujemy więcej kobla, więc muszę się udać do kopalni, słuchajcie, tak jest. Idziemy gdzieś do kopalni, bo potrzebujemy dużo, dużo kobla tutaj, żeby strollować belkę. Więc ja lecę, słuchajcie, do kopalni kopać tutaj tego kobla. I widzimy się za chwilę, jak już będę miał go wykopanego dosyć dużo. Drewna mam w miarę dużo, więc powinno mi tutaj wystarczyć. Nie będę też jakiegoś mega dużego tego domku budował. No i zobaczymy, słuchajcie, jak to wyjdzie. Dobra, tu mamy jakiegoś kobla, więc ja zabieram się, słuchajcie, za wydobywanie kobla. Jak już wydobędę odpowiednią ilość, to widzimy się za chwileczkę w budowaniu odwróconego domku Belli. Okej, słuchajcie, mam już odpowiednią ilość tej kobla. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nawet się powoli zaczęło ściemniać tutaj. Ja wiem, że nieładnie z mojej strony, że znowu niszczę domek Belli, ale spoko, mamy go skopiować, więc będziemy mogli go wkleić tutaj. Mam nadzieję tylko, że dobrze uda nam się go wkleić. Jeżeli nie, to ja nie wiem, jak my to zrobimy. Ale ogólnie dobra, damy radę, damy radę. Dobra, czekamy tutaj, aż się też noc zrobi, bo pójdę szybko spać. Ale szybko zrobimy sobie schodki z kobla, bo one mi będą bardzo potrzebne. Więc robimy tutaj schodki. Nie wiem, ile ich potrzebuję, więc tak w sumie. Czekajcie, muszę coś tu wyrzucić. O, zrobimy tak, dobra. Okej, tu mi się szkło jeszcze przepala, bardzo dużo szkła przepaliłem, no i dobra, ono mi się przyda. Okej, mamy tutaj tego kobla, więc bierzemy go, słuchajcie. I teraz tak, zrobimy sobie to jakoś właśnie w tym miejscu, myślę. Czyli robimy sobie, chyba tak to się robi? Nie, czekajcie, bo tak będzie nieodwrócone. Więc musimy to odwrócić, czyli musimy zrobić, nie wiem jak. Dobra, czekajcie, muszę to rozkminić tutaj sobie, czyli zrobimy sobie coś takiego i teraz pod spodem jakby, o, w ten sposób będzie dobrze, dobra, ale idziemy szybko, słuchajcie, się przespać tutaj, bo zrobiło się mega ciemno, a w nocy nic tutaj nie widać praktycznie, więc szybko musimy pójść przespać się tutaj już w naszej nowej sypialni. Jeszcze dom jest nie do końca wykończony, ale słuchajcie, już wygląda to naprawdę dobrze, tak mi się wydaje, więc spoczko, dobra, okej, jesteśmy już, już jest dzionek, więc fajnie. Dobra, tutaj niechcący postawiłem sobie blok, więc zniszczymy go. Okej. I lecimy, słuchajcie, budować tutaj ten odwrócony domek. Ja jestem bardzo ciekawy, jak mi to wyjdzie, słuchajcie. Bo jeszcze czegoś takiego nie robiłem właśnie. Dobra, pyk. I tutaj będziemy musieli też odwrotnie to jakby zrobić, co nie? Bo tutaj jest spoko. I teraz tak, zrobimy sobie. Dobra, to jako rusztowanie nam będzie tutaj służyło. Dobra, pyk. No i zobaczcie, dach już wychodzi mi tutaj odwrócony, więc jest spoczko. Robimy tak. Tutaj stawiamy, czekajcie, ten blok musi być tutaj? Chyba tak. Nie, za daleko coś to zrobiłem. Czekajcie, to coś dziwnie powychodziło w ogóle. Jakoś nie tak jak powinno, to powinno być wyżej od razu chyba, co nie? Czyli to powinno już być tutaj. Pyk. Dobra, okej, tak zrobimy. I wtedy tutaj też pojedynczy, bo to nie jest potrzebne. Dobra, czyli zniszczymy sobie to i zrobimy to w ten sposób. Dobra, to będzie ten odwrócony dach, słuchajcie, tutaj już. Więc jak to usuniemy i teraz tutaj damy, dobra. I teraz zrobimy tak i damy też tak, dobra. No to wychodzi to spoko, dobra, wychodzi nam tutaj odwrócony domek. Jeszcze kawałek tego dachu zrobimy, słuchajcie. I będzie spoczko, dobra, udaje się to w miarę ogarnąć tutaj całkiem dobrze. Myślałem, że będzie trudniej, ale wychodzi coraz lepiej to. Dobra, pyk. I pyk, dobra, odwrócony. I tutaj odwrócony jest, dobra, okej. Mamy tutaj drewno, więc weźmiemy białe, wykorzystamy. Bella lubi białe drewno, więc może jej się spodoba ten domek. Dobra, jeżeli nie, no to trudno. Dobra, pyk, pyk, pyk. I pyk, dobra. I teraz w środku wstawimy właśnie to drewno. Tylko musimy to zrobić jakoś fajnie, więc dobra, zrobimy coś takiego. Pyk. Pyk. A ja, słuchajcie, robię tego trolla dlatego, bo ja wiem, co ona mówiła do was, jak ja niby nie słyszałem tego, co nie? Ona mówiła, że będzie mnie trollowała, więc ja muszę, słuchajcie, pierwszy zrobić trolla, żeby ona nie zdążyła zrobić pierwsza na mnie trolla, po prostu. Musimy być pierwsi ogólnie. Dobra, czekajcie, czyli tutaj fajnie to wyszło. Jakbyśmy zrobili tak, to nie wychodzi dobrze. Czy mi się kilo skończył? Nie, dobra. To nie wychodzi fajnie, tak jakbym chciał.
To chyba musiałbym po prostu postawić. Okej, dobra. Pyk. Jest spoczko i teraz tak, do góry. Pyk. Okej. I pyk, dobra. I pyk, dobra, mamy dach już zrobiony, słuchajcie. I wygląda to nieźle. Naprawdę wygląda to dobrze. Okej, więc lecimy teraz w tą stronę, bo musimy tutaj oczywiście więcej zrobić tego domku. Tutaj sobie zniszczymy. Okej. Dobra, jest fajnie. I teraz tak, te schodki muszę tutaj dalej zrobić, słuchajcie. Więc teraz tym się zajmiemy właśnie, żeby ten dach zrobić już tutaj do końca. I później zajmiemy się górą tego domku, co nie? Tam zrobimy jakiś jeden pokoik, za dużo nie będziemy kombinować. No ale troszeczkę trzeba tutaj zrobić. Dobra, pyk. I teraz tak. Pyk. Dużo tych schodków potrzebujemy. Dobra, pyk. Pyk i pyk, dobra. I pyk. Okej, dobra, mamy to. Mamy 44 schodki. To już powinno mi wystarczyć tutaj. Więcej kobla ja nie będę chyba potrzebował. Ewentualnie na zrobienie tutaj jakiegoś... czego? Fundamentu, słuchajcie. Jakiegoś fundamentu. Może to mi będzie potrzebne. Okej, taka wielkość domku jak najbardziej mi już tutaj wystarczy. Więc teraz robimy ten dach. To będzie dosyć trudne tutaj do zrobienia, ale mam nadzieję, że się uda, słuchajcie. Dobra, więc lecimy. Robimy ten dach. Do końca musimy go już tutaj zrobić, słuchajcie. Więc musimy tutaj się skupić nad tym troszeczkę. Dobra, pyk. Pyk. Ja najbardziej nie lubię tych dachów właśnie robić, bo tutaj najwięcej czasu schodzi w sumie z tymi dachami. Zawsze i to stawianie tych bloków jest zawsze ciężkie dla mnie. Pyk. No właśnie, dlaczego one się tak stawiają? Ja nie wiem, słuchajcie, dlaczego tak się dzieje. Ja po prostu źle tutaj celuję chyba. Pyk. Dobra, mamy. Z tej strony już ogarnięte. Teraz tak, tutaj musimy zrobić. Pyk. Dobra. I teraz tutaj. Pyk. Ile ja tych schodów tutaj postawiłem? To jest niemożliwe po prostu, no nie? To jest niemożliwe, dobra. Pyk. Wszystkie źle się postawiły. O co tu chodzi? Dlaczego ten blok się tak dziwnie stawia? Nie chcę go tak stawiać. Pyk, dobra, okej, udało się. Pyk, dobra. I teraz tutaj. Normalnie nie wiesz, zaraz mi się kilo skończy i będzie tutaj problem. Dobra, jeszcze raz. Pyk. I pyk. Dobra, mamy to. Okej, udało się. Teraz tak, tutaj poustawiamy jeszcze, żeby ładnie to zrobić. Ale będzie mega mały ten domek, ale to nic, słuchajcie, no to jest tylko na potrzeby trolla, co nie? Więc tutaj nie jest potrzebny jakiś mega duży i fajny domek. Po prostu robimy tutaj trolla, więc jaki wyjdzie, taki już wyjdzie. Ważne, żeby troll się udał, słuchajcie. Dobra, więc teraz lecimy sobie coś w ten sposób. Tutaj już zrobimy ścianki ogólnie. Dobra, pyk. I zaraz zobaczymy, jaki duży ten domek tutaj musimy zrobić, słuchajcie. Ale wydaje mi się, że tutaj surowców powinno mi już wystarczyć ogólnie. Białego drewna nie ma! Oh my god, awaria. Bo chciałem cały zrobić z białego drewna i już mam tutaj problem. Dobra, ale wygląda to fajnie. Dobra, potrzebujemy białe drewno, więc idziemy tutaj poszukać gdzieś. Na poszukiwanie białego drewna idziemy. Dobrze, że las mamy w miarę blisko, słuchajcie, jest tam bardzo dużo drewna, ogólnie białego też, więc spoczko przyda nam się oczywiście i dobrze, że w takim miejscu się zespełniliśmy tutaj, bo miejsce jest naprawdę bardzo, bardzo fajne i mi się podoba, więc lecimy. Dobra, tutaj już mamy białe drewno jakieś. Czy dużo go potrzebuję? Troszeczkę na pewno, ale jakoś też nie turbo tak mega dużo. Dobra, jeszcze kobla będę troszeczkę potrzebował, bo tutaj mamy... nic nie mamy, okej. Myślałem, że mamy coś, nie? A tu nic nie mamy. O, jakiś ziomek. Siema. Co tam? Dobra, i patrzcie, on za emeraldy wymienia jakieś rzeczy. Scyzoryk można u niego kupić. Fajnie, tylko nie mam emeraldów na razie, ziomeczku. Jak będę miał, to wrócę kiedyś do ciebie. Co tam jest? Jakieś więzienie. Oh my god, będziemy musieli to sprawdzić, słuchajcie, w którymś odcineczku. Ale nie dzisiaj. Oj, to jest ten ziomek, on tutaj ma kemping, zobaczcie. Śpi sobie w namiocie elegancko. Dobra, dużo białego drewna jest tutaj. Tu jest jakaś kopalnia w ogóle jeszcze. Ja nawet nie widziałem, słuchajcie, że tutaj jest taka fajna kopalnia. Tu belka była. Ona była tutaj. Zobaczcie, bo tu jest crafting. To ona była w tym miejscu, okej. No widzicie, to ja znalazłem ją, a ona się znaleźć nie potrafiła tutaj. To nieźle, no nieźle. Dobra, okej. Zbieramy sobie to białe drewno. Fajnie, bo nam się tutaj przyda i dosyć dużo go jest.
więc spoczko, tam też jakaś kopalnia, wszędzie są kopalnie, lasy i tak dalej, no podoba mi się ten świat tutaj, zobaczcie, tu jest mega wielka kopalnia w ogóle. Dobra, czekajcie, może kwiatki zbiorę jej w razie w na przeprosiny, jakby się tam na mnie obraziła jakoś mega mocno. Tylko nie mam miejsca już na kwiatki. To wyrzucimy, dobra. Okej, mam dwa kwiatki, może dwa wystarczą. Teraz tak, muszę jeszcze kobla troszeczkę zebrać, bo kobel też mi się jeszcze przyda. Nie za dużo, ale tyle, ile kilofa mi tutaj wystarczy. Chociaż to będzie mega mało. No właśnie, tego się bałem. 5 sztuk. Może mi to nie wystarczyć na fundamenty, no ale zobaczymy. Jak nie, to będziemy musieli tutaj wrócić po kobla jeszcze. Dobra, wracamy pod domek. Musimy tutaj wykończyć go. Mamy dosyć dużo białego drewna, więc to już powinno nam wystarczyć. Dobra, sobie przerobimy. Patrzcie, pięknie. Mamy 64 sztuki i 24 tutaj, więc nice. Dosyć dużo tego drewna. Ej, jak fajnie wygląda ten domek z daleka. Oh my god. To będzie naprawdę sztos, troll na belce. Naprawdę on będzie dobry, ten troll. Dobra, pyk. Bierzemy sobie tutaj dirta. Okej, okay, musimy tutaj na górę wskoczyć. Pyk, pyk, pyk. Dobra. I pyk, dobra. I teraz tak jeszcze wyżej, bo tutaj musimy troszeczkę wyżej to zrobić. Nie wiem jak bardzo wysoko, ale zaraz to ogarniemy sobie tutaj. Pyk, pyk. Nie wiem czy jeszcze wyżej. Czekajcie, musimy to zobaczyć. Jeszcze jeden blok może, czekajcie, bo tutaj zrobilibyśmy już drzwi. To jeszcze jeden blok w sumie i będzie spoko. Tak mi się wydaje, że jeden blok, słuchajcie, i będzie już naprawdę wyglądało to dobrze. Dobra, pyk, czyli robimy sobie... Co jest? Spadłem. Dobra, robimy sobie tak, pyk, pyk, pyk. Okej. Dobra, i tu już moglibyśmy fundamenty zrobić w sumie dookoła. Ale mamy mało tego kobla, bo chciałbym to zrobić, wiecie, w ten sposób na przykład. I zobaczmy, jak to wygląda z... No, i będzie fajnie to wyglądało, naprawdę. Dobra, jest spoko. Tutaj zrobimy okienko w tym miejscu i tam już nie będziemy robili nic, ogólnie tam jakieś torcze i tak dalej, więc teraz musimy drzwi zrobić jeszcze, bo tutaj nie mamy, już wstawimy te drzwi tam na górę. Okej, pyk, czekajcie, tutaj mamy glas, glas też nam się przyda, to możemy od razu go zabrać w sumie. Dobra, mamy drzwi. Okej, musiałem pójść spać, słuchajcie, jeszcze, bo ciemno już na maksa było, prawie nic nie widziałem. Dobra, mamy drzwi zrobione, ale potrzebujemy jeszcze wziąć to szkło, czyli weźmiemy sobie, o, w ten sposób, okej. Dobra, i idziemy, słuchajcie, wstawić tam drzwi, tutaj do tego domku odwróconego, tylko muszę wejść tutaj na górę jakoś. Najgorzej z tym rusztowaniem jest, robieniem tego rusztowania cały czas. Dobra, i tutaj musimy wstawić te drzwi. One będą normalnie, słuchajcie, bo oczywiście odwrotnie nie da się ich tutaj wstawić, ale i tak fajny efekt z tego wyjdzie. Dobra, pyk. Tutaj możemy też okienko zrobić. Pyk. I pyk. Nawet podwójne można zrobić tutaj. Pyk. I pyk. Dobra. Okej. Okay. Jest! Spadły stamtąd. Dobra, pyk, pyk, pyk. Okej, okay, idziemy na drugą stronę. Tylko trzeba tutaj uważać, jak się chodzi. Dobra, i tutaj podwójne okienko jeszcze zrobimy. Dobra, spoko. Okej, okay, czyli tutaj. Wyjdzie nierówne, nie? No jedno okno musi być tutaj. Dobra, jedno okienko. Tutaj też jedno musi być. Więc ono jest w tym miejscu. Dobra. Pyk, pięknie. Dobra, niszczymy to rusztowanie tutaj. Jeszcze musimy pójść po troszeczkę kobla, co nie? Bo jeszcze trochę kobla nam jest potrzebne, żeby to dookoła tutaj fajnie wykończyć. Więc w sumie stąd możemy zabrać tego kobla, tylko nie mamy kilofa. Więc szybko kilofik zrobimy sobie tutaj kamienny, bo już żelaza nie mam ogólnie, bo straciłem. Zrobię sobie od razu skrzyneczkę, słuchajcie, bo mi się przyda, żeby schować te rzeczy wszystkie. A i zdobyłem jedną rudę też fajną, którą wam pokażę zaraz. Ale to chwileczkę, muszę zrobić sobie tutaj skrzynkę, powrzucać te wszystkie rzeczy, które nie są mi potrzebne. Na razie wszystko wrzucę, bo nie wiem, co mi będzie potrzebne. O, i mamy tutaj jakiś kilof ogólnie. Widzicie, to nawet nie widziałem, że mamy kilof. Dobra, mam copper ore, okej. Okay. Czyli to spoko, to mi się bardzo przyda. My weźmiemy sobie tutaj to. I weźmiemy sobie ten kilof, ale zrobimy jeszcze jeden kilof, tak mi się wydaje. Dobra, weźmiemy sobie też to, okej. Okay. I teraz tak, zróbmy sobie szybko jeszcze kilofek. Jeden, pyk, dobra, kamienny. Gdzie jest mój stone? Ja zużyłem całego stone'a? Oh my god. No dobra, to idziemy, słuchajcie, z tym kilofem, który tutaj mam. Jest dużo, nie wydobędę chyba nim, ale trudno. Dobra, słuchajcie, musimy już po prostu zrobić ten domek i zobaczyć tutaj reakcję Belli na to. Więc zobaczymy, słuchajcie, jak to wyjdzie. Dobra,
Wydobędę tyle, ile się da tym kilofem i może wystarczy. Może wystarczy, chociaż na podłogę na pewno nie, więc podłogę szybko zrobimy jeszcze z tego białego drewna, a to tylko dookoła byśmy tutaj dali. Jeżeli się da, jeżeli tyle wystarczy nam tutaj tych bloków. Dobra, pyk. Pyk, okej. I teraz tak. Tutaj przeskoczymy. Dobra, pyk, 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 pyk. Pyk, dobra, nie wystarczy, mam 4 bloki. Dobra, będę musiał jeszcze kilof ogarnąć jakiś. Pyk i pyk. Dobra, okej, mamy. Dobra, i teraz tak, wejść tutaj. Czy tu da się wejść do tego domku w ogóle? Hop! Oh my god. Hop! Ej, da się! Dobra, udało się wejść tutaj. I teraz tak, mam białe drewno. Szybko robimy tutaj podłogę. Podłoga raczej sufit. Nie wiem już w sumie jak to nazwać. Dobra, nieważne. Okej, jest dobrze. Teraz jak stąd wyjść? Dobra, jakiś crafting przydałoby się zrobić. Fajnie by było, jakbyśmy zrobili tu crafting i postawili go tutaj na suficie. Nice. Dobra. I co możemy zrobić? Skrzynkę możemy jakąś zrobić. Tylko skrzynki chyba nie damy rady tak zrobić, co nie? W sensie ona tu będzie wisiała tak w ten sposób. Okej. Czy coś jeszcze? Ja bym chyba nic więcej tutaj nie dawał i tak to fajnie wygląda. Problem jest z wychodzeniem z tego domku, więc ja muszę zniszczyć tutaj te bloki. Dobra, i wyjść sobie tędy. I tutaj, słuchajcie, to zablokować. Okej, dobra. No jest spoko, dobra, niszczymy to. Pyk. I słuchajcie, to niszczymy też, dobra. Pyk. Czy ja mam gdzieś łopatę? Miałem na pewno łopatę i zostawiłem, słuchajcie, w tej skrzyneczce na 100%. Dobra, ale tutaj mamy już wszystko gotowe, słuchajcie, wygląda to fajnie, więc ja lecę zawołać Bellę, żeby ona zobaczyła ten domek i zobaczymy jej reakcję na to, słuchajcie, na pewno się bardzo zdenerwuje. No ale trudno, co zrobić, dobra, patrzcie jak to wygląda. Okej. No jest nice, słuchajcie, odwrócony domek normalnie, udało się zrobić. Wydaje mi się, że wygląda to spoko. Dobra, lecę wołać Bellę, słuchajcie, i zobaczymy jej reakcję na to. Okej, słuchajcie, Bella już jest na serwerze, jak widzicie, dołączyła tutaj, więc lecimy po nią. Gdzie ona jest, słuchajcie, czy ona gdzieś jest tutaj w wiosce? Tutaj nie ma w tych naszych domkach. Dobra, Ej, co ty tutaj robisz? Ej, o co tu chodzi? Skąd się wziął ten piasek? No jak to skąd? Ty na pewno go dałaś, przecież ja go tutaj nie dawałem, co, o co tutaj... No przecież mi piasek jest potrzebny, człowieku, to ja myślałam, że to ty tutaj dodałeś. Co ty masz za kubraczyk, człowieku, na sobie? A no, bo ja ostatnio załatwiałam zombiaka i ogólnie takie coś mi z niego wypadło. Miner's jacket się nazywa. To nieźle. Dobra, Bella, słuchaj, bo ja widziałem, że budowałeś sobie domek tam koło mnie ogólnie. Tak, budowałam. No, ja właśnie chciałam nagrać reakcję twoją na mój domek. No, ale ja widziałem, że go nie dokończyłaś ogólnie całego, więc ja ci pomogłem i wykończyłem ci ten domek. Ale widzowie chcieli, żebym ja na odcinku budowała, a nie żeby. Ale to chodź zobaczyć, ja go wykończyłem ci już. Chodź zobaczyć, jak wygląda kozacko. No patrz. Dobra. A kiedy trzeba, to mi nie pomagasz. Co ty zrobiłeś? No domek ci naprawiłem. To nie jest mój dom. Jak to nie? Człowieku, on tak nie wyglądał! No taki zbudowałaś, ja go tylko dokończyłem przecież! Przecież on tak nie wyglądał, on nawet jest człowieku do góry nogami! No ale właśnie ja się zastanawiałem, po co ty budowałaś domek do góry nogami, to ja nie wiem. No, ja nie budowałam domu do góry nogami! No jak człowieku, to nie? Wszystko mi to zniszczyłeś! Nic ci nie zniszczyłem, człowieku, był taki domek, ty go tylko dokończyłem przecież! Nie, taki domek nie był. Zobacz, nawet tutaj się wejść nie da. Czekaj, ja ci pomogę. Wiedzą, spróbuj wejść tam. Dawaj. No wiem, jakbym chciała, to bym się podpisała. Dobra, i musisz drzwi otworzyć i stamtąd da się przeskoczyć. Gdzie ty idziesz? Ja. Bo tu się da normalnie wejść. Musisz. W to. Patrz, ja ci pokażę, bo tu parkour jest tajny. Ja umiem parkour. Wow! No i zobacz. Tylko jak się stąd wyjdzie teraz? Już nie wyjdziesz, to wszystko jest. Skrzyneczka, crafting. Dom do góry nogami. Tylko że wyjścia stąd nie ma, już tu zostać na zawsze. Słuchajcie, ty masz mi naprawić ten dom. Udało mi się sprankować Belkę. Dajcie znać, czy prank wam się spodobał, ten troll ogólnie. Jeżeli wam się... Jeżeli wam się podobał, stawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie mój kanał. Wpadajcie też na witoszum.pl. Ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Jutro widzimy się w kolejnym filmie na tym kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, pa pa. Pa, pa.